Jest okej. Dobra. Możesz rameczki odłożyć, to nie ten. Dzięki. Nie, tak jak mówiłem, jesteś w tym wszystkim bardzo silny i dajesz przykład. Ostatnia nasza rozmowa była raczej hospicjum, co robisz w hospicjum, ale tym razem chciałbym porozmawiać o tobie. Jak sobie radzisz, jak sobie z tym wszystkim radzisz i no właśnie, jak sobie radzisz z tą chorobą i z tym, co cię dotknęło, i bo to już jest jakiś czas, nie? Jesteśmy w lesie, jest miło. Jestem przekonany, że to nie jest z przypadku również ta tapeta tego lasu. Wspomniałeś, powiedziałeś o tym, jak ja radzę sobie z chorobą moją. I później nawiążę do tego, jak ogromnie ważne jest w czasie choroby od czasu do czasu znaleźć się w lesie. Znaleźć się w środowisku innym, w środowisku, gdzie w trakcie leczenia, najczęściej są to środowiska szpitalne, gdzieś w otoczeniu lekarzy, pielęgniarek, innych chorych, gdzieś tam w jednym, drugim środowisku, gdzie ludzie wiedzą o twojej chorobie i nie pozwalają ci zapomnieć o tym. Nie pozwalają, ciągle ci przypomina, że jesteś chory. Dlatego taki las w cudzysłowie jest ogromnie ważny. Widzisz, moje życie, ale na pewno życie każdego człowieka obraca się wokół chorób. Jest to nieodłączne zjawisko naszego życia. Jeżeli chodzi o, bo czas jeszcze dziecięce, tam dziadkowie, rodzice, czy ktoś z kolegów zachorowali, potem przyszły choroby, które mi było dane przyjmować. I no, w wieku kilkunastu lat moje życie już tak na stałe złączyło się z chorobą, bardzo poważną chorobą. A od niecałych trzech lat ta choroba, która uważana jest przez wielu jako wyrok, jest nowotwór, ale od pewnego również czasu, z kilkanaście lat, w sposób taki bardzo bezpośredni miał i mam do czynienia z ludźmi bardzo ciężko chorymi. Jako kapelan w hospicjum dla dorosłych, teraz jako kapelan w hospicjum naszej fundacji hospicjum, Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. A zatem spotykam się z ludźmi, którzy przeżywają swoją chorobę. W czasie ostatnich świąt Bożego Narodzenia, kiedy na Facebooku dziękowałem lekarzom, zwłaszcza jednemu panu doktorowi Piotrowi Hućcowi, który mnie tak prowadzi w tej chorobie, pani ordynator w szpitalu na Hirschfelda. I tam podziękowałem właśnie personelowi, ale również moim kolegom, koleżankom w chorobie zawiązują się takie szczególne więzi. I podziękowałem im za to, tak zupełnie szczerze, dosłownie napisałem: dziękuję wam bardzo za to, że przez tyle czasu uczycie mnie, nie nauczyliście, bo to jest proces uczenia, uczycie mnie godnie chorować, znosić chorobę. I teraz może o czymś powiem,
Bo to wszystko, przepraszam, to tak. Wszystko jest ciężkie. Zdaję sobie sprawę, że ta wspólnota w chorobie, ci wszyscy ludzie, którzy cię otaczają, jakby jest duże wsparcie, ale sam powiedziałeś, że trzeba czasem do tego lasu iść, tak? Czyli takie wytchnienie mieć. Co daje ci wytchnienie? Co powoduje, że... No bo okej, to w nas jest ta choroba, ale co powoduje, że zapominasz, że się zmagasz, albo że daje ci siłę do tego, żeby się mocniej zmagać? Taki bardzo codzienny, praktyczny sposób uciekania dla mnie osobiście jest obecność z tymi ludźmi, którzy cierpią, ale na sposób słuchacza. I powiem coś, o czym rzadko mówię, wiedzą o tym lekarze, ale dla celów tego wywiadu, że tak powiem, tej naszej rozmowy, to w kilku słowach powiem, no mój stan jest taki, że z punktu widzenia medycznego no mam nowotwór na jelicie, mam na wątrobie, wątrobę zajętą, na płucach i tam jeszcze w kilku miejscach. W związku z chemioterapią, bo to już jest ponad 60 cykl chemii, i na jedno ucho w ogóle nie słyszę, słuch w ogóle osłabł, inny kontakt jest ze światem, jeżeli chodzi o wzrok bardzo słaby, neuropatię, brak czucia w palcach, gdzie dla mnie osobiście jest to dosyć, no ból jest, ale nie mogę grać na gitarze dla dzieci na przykład, brak czucia w palcach, no i potem sprawa tak jeszcze zjawisk związane z chorobą, ale nie chcę o tych szczegółach mówić. Uciążliwe, to wszystko jest bardzo uciążliwe. Ale teraz popatrz, kiedy ja rozmawiam z tymi tam moimi kolegami na oddziale, kiedy jesteśmy razem, kiedy rozmawiam z rodziną, z rodzicami tych naszych dzieci w hospicjum domowym, to kiedy ich słucham, to wtedy zauważam, że nikt z nich nie ma lepiej niż ja. Każdy ma gorzej. I teraz, kiedy słyszę i mi opowiadają, myślę sobie, no to ja jestem tym szczęśliwcem. I w dużej mierze mi to daje możliwość wyrwania się z tej mojej choroby. Jest ważne takiego wyrwania, pójścia do lasu, czegoś takiego jak tu akurat przeglądałem najnowszy, niech to będzie też reklama, najnowszy promyk naszej fundacji Promyki Nadziei, gdzie na samym początku jest pokazany ten nasz projekt, gdzie już rozpoczęła się cała akcja zbierania funduszy na dom opieki wyręczającej. To jest właśnie ten sekret. Tym rodzicom, tym matkom, które są dzień i noc, nieustannie z tymi dziećmi, kontrolując, czy czasem trzeba odsysać, czy się nie zakrztusiło, czy trzeba coś podać, jak jest z oddechem, jak jest saturacją. Tego jest tak dużo, nie mają czasu na siebie i one są zamknięte. One są zamknięte w tej chorobie, one chorują. I mieć taką możliwość, którą będą miały dzięki wspaniałym ludziom, dobremu pomysłowi tutaj personelu w hospicjum, taki dom opieki wyręczającej, gdzie one z całym zaufaniem będą mogły na pół dnia, na dzień, czas na dwa tygodnie, to swoje dziecko zostawić i mieć czas na fryzjera, na wyjazd do lasu, na spotkanie się z koleżankami. To jest bardzo ważne. Powiem ci pewne zdarzenie. Spotkanie rodziców po stracie. Najsprawniej
takie spotkania i najwięcej owoców przynoszą, kiedy jest więcej rodziców i oni między sobą wymieniają różne opinie. Któregoś dnia jeden z ojców wybuchnął. To był uwalniający wybuch. Wybuch. Złość. Złość, tak. Która w nim siedziała i mówi: ja nie lubiłem, ja wprost się wściekałem wewnętrznie, ale nie mogłem tego okazywać, bo wiadomo, człowiek w potrzebie nie może urażać innych, boi się urażać innych, bo nie będzie miał na kogo liczyć. I mówi, skumulowało się. Mówi, kiedy do mojego dziecka przychodzili nas odwiedzać i widzieli te małe plamki, które dostrzegają urządzenia te szpitalne, widać to na zdjęciach, tomograf, czy tam USG, czy jakieś inne, czy PET-y. I oni widzieli tylko to w tym dziecku, o tym rozmawiali, a moje dziecko to ogromna przestrzeń, jeszcze inny, jego uczuć, jego uśmiechu, zabaw, jego myśli, jego sposób wypowiadania się, jego przytulania. Jego radość z otrzymanej zabawki, tego nie było. Czyli skumulowanie się na tej chorobie. Tak jakby moje dziecko było chorobą. I to nie jest tak, że bardzo trudno jest się, że te choroby i dzieci, i twoja, i osób z nowotworem, bardzo trudno jest się oderwać, właśnie iść do tego lasu, że jakby cały czas mamy w głowie, z tyłu głowy, w sobie i ci wszyscy, którzy nas otaczają, bardzo trudno jest się oderwać. To jest czasami wręcz niemożliwe. Odfrunąć, nie dotykać ziemi, zamknąć oczy, zapomnieć. Nie? Jak czy jest jakaś metoda? Mówisz, że słuchasz innych i widzisz, że oni mają gorzej niż ty. Ale jak się oderwać od tego? Powiedziałem, że to jest jedna z takich metod, jeden ze sposobów, które ułatwiają. Na jakiś czas odrywam się od mojego przeżywania tej choroby, mojej choroby, a żyję ich sprawami. Bo chory potrzebuje się wypowiedzieć. Chory musi się wypowiedzieć. A najczęściej, prawie zawsze jest tak, gdy chory rozpoczyna swoją historię, chce coś opowiedzieć, to natychmiast mu przerywają, mówią, a takie coś wiesz, kiedy mówi na przykład o ważnych zabiegach, o cierpieniu, o tych chwilach, kiedy strasznie boli i nie chce przestać. Mówi, a ja cię rozumiem, bo wiesz, wczoraj to mnie tak łupało tu gdzieś tam pod zębem. Tak było rzeczywiście, ja cię rozumiem, przerywają. Ja też przerywałem, przepraszam. Słucham cię. Mów. Jest też tak, że w tych na przykład spotkaniach moich w hospicjum dla dorosłych, kiedy człowiek przyjdzie na każdego moment, kiedy człowiek wyczuwa, że jego życie się kończy, bo kończy się życie każdego człowieka. I to jest ważny moment, to jest ważna chwila. I chce o tym powiedzieć komuś bardzo bliskiemu. Musi to powiedzieć. I wtedy rozpoczyna ze swoimi najbliższymi. Mówicie, kochani, coraz gorzej się czuję. To już jest czas mój, byśmy się pożegnali. I wtedy jest atak. Przepraszam, atak, nie, nalot dywanowy. Babciu albo mamo, co ty opowiadasz? Jutro będzie lepiej. Nie, co ty, zostaw. Nie. I wtedy ta kobieta następnego dnia, czy też tego samego dnia w rozmowie ze mną mówi, proszę ojca, nawet najbliżsi nie chcą mnie słuchać. Zagadają. A ona to odczuwa. Dla niej to nie jest... Czyli chce być tylko wysłuchana. Chce być wysłuchana. To
To jest ważne. Chory musi być wysłuchany z uwagą. I każdy człowiek ma tyle w sobie mądrości, że w trakcie wysłuchiwania go przychodzą mu różne sprawy na myśl. I łatwiej jest mu dokonywać niektórych analiz, spojrzenia wstecz. Ale to jest ten jeden ze sposobów, to słuchanie, to być aktywnym, bo nawet najbardziej ciężko chory ma ogromne przestrzenie do aktywności. I drugim takim dla mnie osobiście dobrym sposobem wyjścia do lasu jest moja kochana rodzina, moi bracia, mój tato, moje siostry. Oni wiedzą, jaka jest moja choroba, ale oni też słuchają cię. Słuchają, ale też nie ma czegoś takiego, czego już chory ma potąd, kiedy spotyka na co dzień i setna osoba przychodzi. A jak się czujesz? A jak się czujesz? Ja też się dzisiaj pytałem cię, jak się czujesz, ale to dawno cię nie widziałem. Ale to jest pierwszy raz, a jak to jest setny raz, okay. I co masz odpowiedzieć, nie? Ale jest też w pytaniu, jak się czujesz, są różne podteksty. Bo jak się czujesz, ma prawo i obowiązek też zapytać lekarz, pielęgniarka, owszem. Drugi podtekst, powiedzieć, bo tak się mówi. Jak się czujesz? Zwyczajowo. Zwyczajowo. Ale jest też troska. Po prostu troska, przyjaźń, w takiej dobrej relacji. I w ten sposób ty mnie zapytać. Chory to czuła. Chory to czuje, czy to jest takie, a tam jak się czujesz? I wyczuwa już z doświadczenia wcześniejszego, że gdy tylko rozpocznie mówić o swojej chorobie, to zostanie to przerwane.